Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Yuken, a to nowa seria City Skylines 2, kierowana dla osób początkujących. Seria, w której pokażę Wam, jak zacząć grać w City Skylines 2. Seria też kierowana zarówno dla osób, które pierwszy raz mają do czynienia z City Skami dwójką, ale też dla tych, którzy dopiero co kupili dwójkę, ale mieli już wcześniej do czynienia z jedynką. To też pokażemy w tej serii, czym różni się dwójka od jedynki, bo tych różnic jest sporo i tutaj będziemy je sobie punktowali. Będę starał się je Wam wszystkim pokazać. Więc oczywiście, aby to zrobić, myślę, że zrobimy po prostu nową grę, która będzie najlepszym takim pokazaniem tychże różnic. Ja te różnice też odkrywałem w poprzednim, można powiedzieć, sezonie, który już na kanale dobiega końca i też te różnice musiałem odkrywać w czasie gry. Możecie być świadkami tego, a teraz po prostu sobie zrobimy taką serię, która myślę, że będzie podzielona na kilka odcinków, bo zdecydowanie w jednym odcinku nie da się tych wszystkich różnic, tych wszystkich porad umieścić. Zaczynamy oczywiście od wybrania mapy i tutaj będzie pierwsza różnica zdecydowanie w stosunku do jedynki. Tak jak w jedynce mieliście edytor map. Mogliście sobie stworzyć własną mapę, czy pobrać jakąś mapę stworzoną przez użytkownika ze Steama, rozgrywać na tej mapie. Tak teraz macie tych map tutaj do dyspozycji raptem, z tego co widzę, 11 i ani jednej więcej na razie nie. Myślę, że to się oczywiście zmieni i w ramach update'u producent wprowadzi taką opcję, aby móc swoją własną mapę tworzyć. Ja nie ukrywam, że za tym czekam, bo uwielbiam tworzyć własne mapy, no ale w tej chwili korzystamy z tego, co mamy. Ja tutaj sobie na przykład wybiorę taką mapę, Temperę, dlatego że ostatnio graliśmy na Bliźniaczych Górach. No myślę, że robić Wam poradnik, jak zacząć na mapie, na której spędziłem dużo czasu, nie będzie to ani ciekawe, ani jakieś interesujące, więc wybieramy sobie taką mapę. Mamy dosyć dużo tutaj zboża. Właśnie, to jest też kolejna ważna rzecz, że tutaj macie wszystko napisane, gdzie ta rozgrywka będzie się odbywała. I to jest bardzo ważne przy wybieraniu mapy, żeby sobie sprawdzić. No akurat motyw jest nieważny, bo to sobie możecie sami wybrać, czy amerykański, czy europejski. No klimat od minus 13 stopni do 24, czyli powiedzmy taki, no troszkę chłodniej jak w Polsce. No bo jesteśmy na półkuli północnej. Obszar do zabudowy 66%, czyli całkiem spoko. Mamy połączenia w postaci drogi, wiadomo, pociągu, statku, samolotu i prądu. Także fajnie, będziemy prądem również handlowali. A tutaj też o tym będzie kilka rzeczy, które będę chciał Wam powiedzieć. No i dosyć dużo surowców naturalnych. Także nie zastanawiamy się. No, miasto byśmy musieli sobie nazwać. Moi drodzy, miasto już nie może to być miasto doznań, bo było takie poprzednie, ale nazwę myślę, że możecie też zaproponować jak najbardziej w komentarzach. Ja to w tej chwili nazwę od nazwy mojej wyspy. Yukenlandia, bo tak nazywa się moja wyspa, z której często dla Was live'y na drugim kanale prowadzę w weekendy. Jak ktoś ma ochotę, to oczywiście zapraszam. Odblokuj wszystko, nieograniczone pieniądze. Absolutnie nie, moi drodzy, absolutnie nie. Żadne odblokuj wszystko, żadne nieograniczone pieniądze. Tu chcę Wam pokazać, jak to zacząć, żeby w ogóle bez kredytów się rozwijać. Klęski żywiołowe może w tej chwili sobie wyłączę, bo na przykładzie poradnika to myślę, że te klęski żywiołowe nam do niczego do szczęścia potrzebne nie są. Także tu Wam będę starał się krok po kroku wszystko pokazywać, jak zacząć grać, bo myślę, że nie da się nagrać tego poradnika, jeśli miałbym już na gotowej mapie go nagrywać. Więc chcę Wam pokazać mniej więcej tak, jak to u Was może wyglądać. Dobra, no jak zawsze na początku będziecie mieli sobie jakąś mapę i warto się jej troszkę przyjrzeć, żeby sobie to troszkę zwizualizować. Tu już widzimy, że będzie jakieś połączenie może do drugiej autostrady, to wtedy tą może byśmy gdzieś tam... A nie, bo tu jest jeszcze jedna, fajnie, dużo dróg, to mi się podoba. Tu też jakaś autostrada, także już widzimy, że sieć dróg jest dosyć spora, połączeń zewnętrznych mamy sporo. Tutaj jakiś chyba pociąg nam wjeżdża też. O, są tory kolejowe, dobrze, podoba mi się. Podoba mi się, moi drodzy. I co trzeba zrobić na początku? No, oczywiście jesteśmy na pauzie i podstawową rzeczą, jaką ja zawsze robię, to jest wybranie strefy przemysłowej, żeby zobaczyć, w którą stronę wieje wiatr.
Jak myślicie, po co? No bo to nam pozwoli zwizualizować, gdzie możemy budować domki, czyli już wiemy, że po stronie autostrady tej, powiedzmy, prawej, będziemy budowali wszelkiego rodzaju domki, no a przemysł gdzieś na razie na początek damy tutaj, później może też tutaj w kącik. Także to jest tutaj nasza taka pierwsza wizja wstępna, tak? Czyli tutaj nawet za rzeką, może tutaj jest jakaś rzeka, ona też, zobaczmy jak ona płynie. Chyba nie możemy tego jeszcze sprawdzić, czy możemy? No niestety nie pokaże nam póki co, w którą stronę ta rzeka płynie, ale przy zanieczyszczeniach też nie chyba. Jeszcze postaram się to sprawdzić, tylko nam pokazuje, kochani, kierunek wiatru. No niestety, niestety, no ale zakładamy, że ta rzeka chyba będzie płynęła w tą stronę. Jeszcze zobaczymy. To w tej chwili nie jest aż tak istotne, zawsze będziemy przebudowywali. Także słuchajcie, pierwsza rzecz, różnica. To drogi nie są jakoś kosmicznie drogie, co nie znaczy, że macie sieć dróg jakoś mocno budować, ale różnica podstawowa między jedynką a dwójką jest taka, że zobaczcie, budując jakąkolwiek drogę, pod tą drogą macie już od razu położone rury kanalizacyjne, czyli zarówno woda, jak i kanalizacja, czyli ścieki oraz prąd. Także nie musicie się o to martwić. Wystarczy, że zresztą do elektryczności zaraz przejdziemy i to wam też pokażę, jak to tutaj ogarnąć. Natomiast wy w tym momencie tylko martwicie się, jak budować drogi. No nie wiem, ja sobie tutaj zrobię na początek jakąś taką prostą drogę, może nawet do końca tych kwadracików. Też oczywiście nie szalejemy, bo coś nie coś to kosztuje. I zanim zacznę strefy wyznaczać, to oczywiście, moi drodzy, cały czas jesteśmy na pauzie. I to nie oznacza, że wy nie macie budować elektrowni, bo jak najbardziej z czasem musicie ją zrobić. Natomiast ja mam tutaj taką, moi drodzy, metodę, że ten oto prąd, który płynie od sąsiada, podłączę sobie pod drogę najpierw. I to jest dobra opcja na samym początku, aby nie tracić kasy na elektrownię, która w utrzymaniu jest duża, bo tutaj zobaczcie, mamy mała elektrownia węglowa, która produkuje 20 MW prądu, czyli, ale kosztuje 70 tysięcy na miesiąc, więc lepiej chyba płacić tylko za zużyty prąd, czyli na początku kupować od sąsiada, ale żeby te druty podłączyć do drogi, musicie mieć takie coś jak stację transformatorową, którą budujecie oczywiście przy drodze, a następnie prąd podłączacie sobie do stacji transformatorowej, czyli teraz te wielkie druty wchodzą do stacji transformatorowej jako wysokie napięcie, stacja przerabia to wysokie napięcie na, no powiedzmy, średnie napięcie i w drodze ten prąd płynie. Jeszcze oczywiście klikając na prąd możecie sprawdzić, czy tu na pewno rura biegnie. Widzicie, bo nie pod każdą drogą, pod autostradami na przykład prąd i rury nie biegną. To jest też taka bardzo ważna, myślę, że informacja dla was. No i co? No na początku zobaczmy sobie, no nie mamy możliwości za bardzo tutaj z terenem działać. Zresztą widzę, że jest to dosyć ładnie zrobione, więc nie będziemy się tutaj z terenem bawili. No może coś bym sobie tu wygładził lekko. Ale tak generalnie nie ma, myślę, jakiejś tam potrzeby tutaj z terenem coś robić. Może to tak zostać. Czyli zawsze też sobie sprawdzam teren, żeby wiedzieć, wiecie, jak będę coś budował, z czym będę musiał się po prostu zmierzyć. To jest też tak, zanim zaczniecie drogę budować, warto to zrobić. No i mała droga jak najbardziej, bo będzie osiedle domków jednorodzinnych. Na razie nie mam jakiegoś wielkiego planu, na pewno chciałbym to jakoś tak fajnie, tu śmiesznie zagospodarować, no ale nie będziemy teraz całego tutaj budowali, więc na początku myślę, że zrobimy sobie taką jedną drogę w jednym odstępie. I zobaczcie, kolejna rzecz, jeśli chodzi o budowanie dróg, to została zaimportowana ta funkcja z jedynki, która była wtedy w postaci moda. Zobaczcie, macie te wszelkie możliwe linie pomocnicze. Pokazuję wam, na ile metrów budujecie, pod jakim kątem, jakie nachylenie. Tu mamy 1% nachylenia, jak damy dalej, to nam pokaże 2-4% nachylenia. Także jest to bardzo fajna opcja, według mnie. No i co? No i jeżeli tutaj byśmy chcieli na przykład jakoś tam połączyć, to zobaczcie, możecie kliknąć, który pas chcecie konkretnie połączyć. To też wpływa. Oczywiście, pod jakim kątem? No tutaj akurat 91% jakoś inaczej nam nie chce wejść.
I teraz bardzo ciekawą rzeczą, którą również wprowadzili, tylko na początku też, no, nie mając kamienia milowego, nie macie tego odblokowanego, to jest budowa fabrycznie ronda. Nie będziemy oczywiście takiego małego ronda budowali, bo po co? Ale zobaczcie, jaka to jest fajna opcja. Tylko klikacie na skrzyżowanie i samo wam się rondo buduje. Natomiast na pewno minusem tych gotowych rond, no na razie niech tak sobie będzie, tutaj podłączymy jakąś tam bardzo taką małą dróżką, żeby mieli wjazd, nawet no taką. Niech będzie taka robocza, nawet taka, wiecie, o, taka. I teraz właśnie, a propos łączenia dróg, to zobaczcie, znowu widzicie, jest pas. Jeżeli teraz byśmy chcieli to na wprost połączyć, jeśli pojadę z tego pasa, to będzie kontynuacja tego pasa, jeśli z tego, to tak. Także jest to bardzo fajna opcja, jeśli chodzi o budowanie dróg, która się troszeczkę różni od właśnie od jedynki. Jak widzicie, ta droga wyszła nam krzywa. Dlaczego? Dlatego, że ta droga jest o wiele węższa od tej, no i to zwężenie gdzieś tam no, musi się odbyć, więc tutaj ja to zrobiłem jakby tymczasowo, roboczo, więc się też tym nie będę za dużo szczypać. No i cóż, moi drodzy, tutaj do końca nie jestem pewien, jak ten, jak ta rzeka płynie, to dopiero nam praktyka pokaże. Więc lecimy trochę na ryzyk fizyk. Tylko też, żeby nie przesadzić. Tutaj jest ładne nabrzeże, nie chciałbym go raczej niszczyć. Tu ma być przemysł, to zobaczcie, co zrobimy. Bo oczywiście to, że macie rury z kanalizacją pod, wiecie, pod... Może być oczywiście przepompownia wód gruntowych, ale ja zawsze biorę to. To, że macie rury z kanalizacją pod drogami, to nie oznacza, moi drodzy, w żaden sposób, że to musi być droga, a do tej rury droga być nie musi. Także tu wtedy wygląda to w ten sposób, że podłączamy sobie tą rurę z kanalizacją do pierwszej, lepszej drogi. Zobaczcie, podłączyło nam się i tu wtedy ścieki już polecą. Oczywiście mamy pauzę, więc pokazuje się komunikat. A w przypadku tego narzędzia do pompowania wody, oczywiście zrobimy to też tymczasowo, prostą drogą, żeby, widzicie, była, ale też trzeba podłączyć do drogi. To są oczywiście drogi tymczasowe, bo ja tutaj coś fajnego będę chciał pobudować, a jeszcze na razie nie mam na to pomysłu, bo jak sami wiecie, pomysły powstają z czasem. Czyli tak, zaczynając z miastem, sprawdziliśmy sobie na pewno, i to jest bardzo ważne, to tylko możecie kliknąć na strefę przemysłową. Oczywiście jej nie budujemy w tej chwili, ale widzicie, jak te zanieczyszczenia tutaj biegną, jak biegnie wiatr. Czyli to nam daje już rozrys miasta. Gdybyśmy tu dali strefę przemysłową, a tu domki, to ci ludzie by nam narzekali, że te zanieczyszczenia im tam lecą. Dobra, no to robimy play w takim razie i pierwsze budowanie strefy mieszkalnej. Nie chciałbym, słuchajcie, na całym kwadraciku, bo tutaj jak macie ten taki wypełniacz, to wam wszystko robi. Ja często robię to tym zaznacz obszary, nie? Często wolę sobie sam zaznaczyć. Damy na całości, niech będą domki takie, wiecie, niech mają działki konkretne, dużo, duże trawniki. Oczywiście to możecie zaznaczać. Dobra, robimy play. Już się nam budują. To możecie oczywiście, moi drodzy, zaznaczać na tyle, na ile chcecie. Nikt nie powiedział, że macie teraz do dyspozycji, macie 6 kratek. W jedynce były 4 kratki, także to jest kolejna różnica, tak? Że przy drodze mieliście fabrycznie 4 kratki w jedynce, tu w dwójce macie, jak widzicie, tych kratek 6. Ale to też nie znaczy, że macie wszystkie kratki zapełniać i pewnie zobaczycie, że będziemy gdzieś tam działki budowali, które nie będą na te 6 kratek. Mam jakiś problem ze ściekami, więc ja je widocznie źle podłączyłem. I sprawdźmy, czy to musi się zaktualizować, czy to jeszcze nie działa. Coś tu musiałem może... No, wydawało mi się, że było podłączone. I teraz właśnie, jak chcecie zburzyć tą rurę, to musicie dać page down. Cyk. Po to, aby... Wydawało mi się, że podłączałem. No co jest? Co, całą rurę skasowało mi? Czasem to nie działa jakoś tam idealnie. No niby podłączyłem, a tak jak widzicie, się nie podłączyło. Nie wiem, o co chodzi. Także jak dajecie page downa, no to oczywiście wam w dół to może było jedno niżej. Może teraz. Nie, teraz też nie. Jak widzicie, jest czasem coś, co jest nie do końca dopracowane i
Z góry trzeba spojrzeć na to bardziej, czekajcie. O, teraz. Widzicie, trzeba mocno trafić. Dobra, teraz działa. Także tutaj musicie też na to zwrócić uwagę i dobrze, że takie coś się stało, przynajmniej mogłem wam to pokazać jakoś tak dość dobitnie, że po prostu czasem musicie mocno na to zwrócić uwagę. No i cóż, na początku no ten czas możemy sobie trochę przyspieszyć, bo tutaj wiadomo, że zależy nam, żeby mieszkańcy się wprowadzali. Macie dużo rzeczy poblokowanych, więc tu no, cudów się nie da zrobić na samym początku. Tak jak widzicie, tutaj macie budżet, ale na razie wszystko macie poblokowane, więc tak naprawdę co was interesuje, to te wskaźniki, więc trzeba myśleć o strefie handlowej, żeby mogli jakiś sklepik mieć, także jeden sklepik im tutaj szybko wybudujemy na razie. No jest to na razie wioska, więc tak może tutaj przy, nawet niekoniecznie wiecie, taki wielki, jeden taki, o. Tak jak mówiłem, nie musicie korzystać z wszystkich 6 kratek, to już jest wasza decyzja. Przykładowo, jakbyście tu chcieli jakiś duży park wybudować, no to możecie zrobić na 3 kratki sklepiki, a park może być ze sklepem. No dobra, no i coś tam trzeba im tego przemysłu też na początku już dać. Więc może już tutaj zrobimy przygotowanie do tego, co ma być w przyszłości, moi drodzy. Także bym chciał, według mojego takiego, takiej mojej wizji, jakoś to tutaj połączyć takim rądkiem. Oczywiście na razie tego rądka nie będziemy robili, bo jak widzicie... A, bo tamta autostrada idzie pod ziemią. Dobra, ale nie wiem, czy 90... Albo zrobimy jakiegoś wygibasa. Dobra, słuchajcie, może zrobimy jakiegoś wygibasa, tak tutaj zobaczymy. Okej, autostrada nam idzie tutaj pod ziemią. Fajnie, fajnie. Więc tutaj będzie rądko. To już mam taki, wiecie, pomysł. Teraz widzę, jak ta rzeka płynie, więc w sumie zrobiłem trochę źle, że dałem tutaj te ścieki, ale myślę, że one tak daleko aż płynąć nie będą. Co możemy oczywiście sobie sprawdzić w zanieczyszczeniu powietrza, w zanieczyszczeniu gleby, tam hałas, wiadomo, to strefy przemysłowe, no i wody. Tutaj nam teraz w zanieczyszczeniu wody, jak już to zbudowaliśmy, pokazuje strzałeczkami, jak ta woda płynie. No ale tutaj myślę, że nie powinno być problemu. Tu mamy jeszcze jakieś wody gruntowe, zobaczymy. Chciałem tu przemysł dać, ale chciałbym też surowce sprawdzić. I to jest, moi drodzy, ten minus, że dopiero od trzeciego kamienia milowego możecie sprawdzić, jakie macie surowce naturalne, czyli ten przemysł specjalistyczny. I zobaczcie, tutaj tylko zwracajcie uwagę, bo to jest naprawdę fajnie. Na początku to może sprawiać wam problem. Oj, nie, nie, taką drogę to nie. O właśnie, i teraz może sobie pokażemy, jak przebudować drogę. Zobaczcie, bierzecie tutaj to narzędzie zastąp. Klikacie lewym przyciskiem myszy, tylko zobaczcie, wam pokazuje w tym momencie, w którą stronę to się będzie przerabiało. I musicie na to zwrócić uwagę, tak? Bo jeżeli teraz ja bym kliknął w tą stronę i specjalnie to zrobię, żeby wam pokazać, zobaczcie, jaka brzydka droga wyszła krzywa. I wtedy, no oczywiście, będzie wam mówić, ta brakowało. A jeżeli chcecie to zrobić prosto, no na początku jest to na pewno troszkę uciążliwe, bo trzeba się tego nauczyć, ale tak naprawdę jest to bardzo fajna opcja, która no bardzo mi się podoba, bo w tym momencie, teraz wam pokażę jeszcze to raz. Jeszcze raz wam to samo pokażę. Może tu w ogóle jednokierunkowe jakieś drogi się zrobi, zobaczymy. Patrzcie, jeżeli robię na przykład tak, teraz też klikam w tę stronę, to możecie sobie decydować właśnie, jak ominąć jakiś budynek, czy z której strony chcecie tą drogę poszerzyć. Nie jest tak, że z każdej po trochu wam się poszerza, bo w jedynce było tak, że z obu stron wam się ta droga poszerzała, a tutaj po prostu możecie sobie to wybrać. Także wydaje mi się to fajną opcją. Dobrze, dajmy jakiegoś przemysłu tutaj troszeczkę. Nie mam jakiegoś konkretnego planu, więc na razie po prostu buduję, żeby coś było. Tak myślę, że tyle im starczy tego przemysłu, tak dotąd. Tutaj może jeszcze kawałek też. Także to jest taka drobna różnica, jeśli chodzi, słuchajcie, o różnicę między jedynką a dwójką. Tu bym może jeszcze jakiś handel im dała, może tutaj na końcu im damy jakiś sklepik. Tu, tak w planach mam rondo, ale na razie go nie mam odblokowanego, także... No i zobaczcie, takie nam się fajne tutaj domki już pobudowały. To są w stylu chyba europejskim nawet, a nie wiem czemu tak zrobiłem. Ale mieszkańców mamy 23, także tutaj też macie wskaźnik.
No i oczywiście ja mam cały czas plan, moi drodzy, i to chcę wam pokazać w tym poradniku, jak to robić, aby no nie przewalić tej kasy. Niedługo, słuchajcie, odblokujemy kolejny kamień milowy, pierwszy kamień milowy, dlatego to widzicie, ten początek jest taki na początku dosyć, bym powiedział, ostrożny. Oni jeszcze bardzo chcą handlu, ale pamiętajcie, że my z tym handlem też nie możemy przesadzać. Tu też będzie rondo, więc niestety oni będą musieli być później wyburzeni. My nie chcemy, słuchajcie, tego handlu, z tym handlem też przesadzać, bo później będą komunikaty, że brak wystarczającej liczby klientów. Także o tym też proszę pamiętajcie, że zawsze musi być 3 razy więcej jakby mieszkańców niż tych stref handlowych. Mimo że ta strefa handlowa nam, jak widzicie, rośnie i to rośnie nam bardzo szybko nam mieszkalne rosną. Ale to też musimy robić bardzo tak ostrożnie. Zaraz nam chyba się odblokuje kamień milowy, więc może szybko jeszcze wybudujmy z jedną drogę. I zobaczcie, oczywiście, forma budowania może zależy w jakiej formie chcecie budować, bo tu macie jeszcze coś takiego jak siatka, zobaczcie. O, proszę, odblokowało nam się, zaraz będziemy tam zaglądali. Zobaczcie, jest coś takiego jak siatka. Czyli robicie tak, przeciągacie i zobaczcie, co się fajnego dzieje. Możecie od razu sobie taką siatkę fabryczną zrobić. Ja natomiast do tego nie jestem jakoś tam przekonany, bo mimo że tutaj buduję w kwadratach, to wolę to jakoś po swojemu robić. Też nie chcę ich tak za bardzo tych domów, widzicie, nawalić. I tutaj też widzicie wszystko ładnie, pod jakim kątem. Tylko jak widać, jest to też ciężko, moi drodzy, chwycić, prawda, z tej... I teraz tak, kawałek przeciągnąłem, zobaczcie, znowu pokazuje mi wzniesienie, ile procent, pod jakim kątem. Także mamy 180 stopni. Tu celowo zrobiłem też, ja staram się te dwie kratki, jedną kratkę gdzieś tam przerwy w strefach mieszkalnych o niskim zagęszczeniu im dawać. Być może w blokach też, żeby też tych skrzyżowań nie było tyle nawalone. A w tych blokach, jak będziemy je budowali, możliwe, że też, bo tam będzie można budować chodniki dla pieszych między parkami. Żeby ludzie też mogli, wiecie, sobie piesi przechodzić. Ale to i w transporcie publicznym później o tym pomyślimy. No jak widzicie, mamy bardzo duże zapotrzebowanie. Odblokowały nam się drogi. Znaczy, odblokowały nam się domy szeregowe. Czyli te europejskie domy szeregowe. To też jest o niskim zagęszczeniu. Ale może tutaj ich nie będziemy budowali, moi drodzy. Może nie w tym miejscu, zobaczymy. Dobra, bo nam spadnie totalnie zapotrzebowanie. No i to są takie podstawy, można powiedzieć, na totalne rozpoczęcie gry. Bo jak widzicie, bardzo szybko dostajecie ten kamień milowy. Tu mamy jakiś postęp, już możemy sobie coś odblokować. Ja myślę, że zrobię zdecydowanie ronda, bo one mi się przydadzą. Także tutaj macie coś takiego jak... Odblokowujecie, zobaczcie, tutaj macie maleńka wioska, wam pokazuje, osiągnij kolejne, kolejny zdobywając ilość punktów rozwoju, tak? To są punkty postępu jakieś, czy coś takiego, także klikając wtedy na tą jedyneczkę, pokazuje wam się, jakie tutaj rzeczy możecie odblokować. No ja skorzystałem z jednego punktu rozwoju, bo tylko jeden taki punkt miałem, odblokowałem ronda i odblokowując te wszystkie rzeczy jakoś tam poszczególne, jak widzicie, niektóre wam się, na przykład edukacja, czy tam woda odblokowuje, wodę mamy, ale edukacja, czy tam straż pożarna, policja na kolejnym levelu. Ale to jest rzecz normalna, bo w jedynce, moi drodzy, jak najbardziej też tak było. Jeżeli coś wam się odblokuje, to tak jak widzicie, tutaj zielony taki się pali, prawda? Także możemy tutaj sobie kliknąć i zobaczyć, co nam pokazuje, co się odblokowało. Proszę, odblokowało się rondo, które będę chciał wybudować tutaj. Na razie go jeszcze nie buduję, bo to muszę przemyśleć, jak to mam fajnie zrobić, żeby tutaj z tą drogą współgrało. Czyli to będzie już pierwsza taka przeróbka, dlatego wam właśnie mówiłem, że tak sobie puściłem tą drogę, o, żeby tylko podłączyć tą pompę do wody. Jak widzicie, tu jeszcze pracowników nie mają, no bo to na razie miasto jest średnio rozwinięte. Ja może to bym to też połączył, bo widzę, że oni tam chyba nie mają jak dojechać do tej strefy przemysłowej i w ogóle zaraz zaczną nam się o śmieci tutaj burzyć, bo będzie trzeba zbudować wysypisko śmieci. Ale jak widzicie, nie robimy tego wszystkiego tak na rapu-capu. Robimy to dosyć, bym powiedział,
No dosyć tak w przemyślany sposób. I teraz tak, jeśli wiemy jak w jaką stronę wieje wiatr, jeszcze raz wam pokażę, że to się sprawdza w strefie przemysłowej, widzicie w którą stronę wieje wiatr, no to ja tak myślałem, że tutaj gdzieś to wysypisko sobie na początku w kącie damy, małe wysypisko, później będziemy dążyli, żeby wysypisk w ogóle no nie było. No mógłbym jakiś kwadracik kupić gdzieś, ale no nie chciałbym tu przy wodzie wysypiska dawać, bo tu raczej to miejsce wydaje mi się na tyle fajne, jak troszkę przerobimy tą autostradę, czy co to jest tutaj, jakaś ta autostrada dwukierunkowa, to myślę, że to będzie fajne miejsce na port. Tak mi się wydaje. Z jednej strony port towarowy, z drugiej może taki pasażerski. O, tu może pasażerski. Zobaczymy, jak tam plan nas poniesie, bo jakby też tak wszystkiego, wiecie, nie planuję naprzód. Staram się to jakoś robić, wiecie, w miarę przejrzysty sposób. No ale co tu robimy? No tu jeszcze dobudujemy domki. Także jak widzicie, no domki, tak jak mówiłem, możecie budować na 6 kratek, możecie na mniej. Będą tam gdzieś na pewno tutaj przy brzegu domki, które aż tyle kratek, albo właśnie powinny mieć tyle kratek, bo jako luksusowe, prawda, powinny mieć duże działki nasi tutaj bywalcy. Ale zobaczcie, że tutaj już jest na przykład komunikat brak siły roboczej. Oznacza to, że no jednak troszeczkę poszaleliśmy, moi drodzy, z tym, znaczy jest mniej ludzi, no bo tak naprawdę w mieście mamy, zobaczcie, no niecałych 50 mieszkańców i te fabryki po prostu nie spełniają swoich norm. Zresztą możecie zawsze kliknąć sobie na dany budynek. Zobaczcie, proszę, moi drodzy, tutaj o co tu chodzi, co to tutaj jest. I widzicie, że to jest jakaś tam firma, brak siły roboczej, bo macie 2 pracowników na 7. A oni potrzebują 7 pracowników, nie? Tutaj jak sobie klikniecie, to macie 3 na 10. Także to wam też wszystko pokazuje i to jest dla was taki, tak samo w strefie przemysłowej. Tutaj jakaś hodowla żywa, hodowla zwierząt, czyli to będzie fajna rzecz, jak zbudujemy specjalistyczne, ale zobaczcie, pracuje 2 pracowników na 5. Także to dla was też tutaj znowu brak wykwalifikowanej siły roboczej. No wiadomo, do edukacji dopiero dojdziemy, bo nawet jakbyśmy chcieli, to jeszcze nie możemy wybudować nic tutaj z edukacji. Myślę, że próbnie może zrobimy, no tutaj bym nie chciał raczej mieszkalnej strefy dawać. Te zanieczyszczenia, jeszcze się zastanówmy, bo widzicie to do planowania, aha, bo to idzie centralnie prosto, czyli tak w sumie tutaj te domki szeregowe można by od biedy jedne puścić, a może puścimy. No może puścimy, bo skoro i tak chcemy lecieć w rondo. Zobaczcie, można sobie się wpasować w to miejsce, które zostało już i ładnie wam będzie budowało. Także piękna sprawa, jeśli chodzi o budowanie dróg, to też potem wam pokażę z łączeniem autostrad, jak to działa w praktyce. Tu będę chciał zrobić rondo. No zobaczmy te domki szeregowe. Bo tak się zastanawiam, tak bym troszkę dał przerwy. Zastanawiam, czy nie dać właśnie na mniej kratek te szeregowe. Żeby nie było tak centralnie na 6, zobaczymy, co oni tu wybudują w tych szeregowych, jak będą mieli na 5. Tu wam oczywiście leci radio, które często was może rozbawić, tam taki śmieszny profesor gada, no ale tutaj akurat to nie jest istotne. Także jak zacząć i czym się to różni, jak widzicie w jedynce? Bardzo szybko te kamienie milowe, 2, 3 do 4, bardzo szybko osiągacie, bo tu cały czas te punkty rozwoju dostajecie. Zobaczcie, za zadowolenie obywateli, za zbudowanie drogi. Cały czas wam tutaj przy tej jedyneczce pokazuje, nawet jak klikniecie, to wam pokazuje, ile wam jeszcze brakuje. Czyli ja mam 719 punktów rozwoju, a potrzebuję 1750. I cały czas wam tu komunikaty wskakują, że te punkty rozwoju zdobywacie. I teraz widzicie, a propos porady, skoro tutaj zaczęły nam się domki budować, tutaj zniknęły komunikaty, że brak siły roboczej, nagle nam wzrosło zapotrzebowanie na strefę handlową, ale my nie damy się nabrać na to, bo za chwilę znowu będzie to samo i troszeczkę poczekamy, moi drodzy, z tą strefą handlową. Troszeczkę poczekamy, niech te domki się tu pobudują, niech ci ludzie na pewno, mamy dopiero 80, słuchajcie,
86 pracowników. To są te domki europejskie, szeregowe. To są takie... To nie są bloki, to są... To jest o niskim zagęszczeniu na pewno, moi drodzy, także... A czasem nam coś tutaj, widzę, przytnie przylaguje, niestety. Chociaż aż dziwne, że takie wielkie dźwigi to budują. Także to są europejskie domki szeregowe. Jest na to zapotrzebowanie, widzicie. Też mają ludzie ogródki, tylko tak jakby chyba dwie rodziny czy trzy rodziny może mieszkają w takim domku. No są takie osiedla u mnie też tutaj w Poznaniu, są takie osiedla budowane. Tylko to akurat w moim przypadku tutaj, no ci ludzie mają mniejsze ogródki, tutaj mają fajniejsze, także jesteśmy hojnym, hojnym, słuchajcie, tutaj burmistrzem, chociaż nie wiem, czy można się jeszcze burmistrzem nazwać, raczej sołtysem, póki co przy 134 mieszkańcach jesteśmy sołtysami dopiero. Fabryki nam już niestety dymią, no ale to taki urok. Co jeszcze wam tu bym mógł pokazać? O właśnie, bardzo, bardzo by chcieli już, widzę, opiekę medyczną, której nie mamy i chyba będzie trzeba ją zbudować. Zawsze budując budynek, widzicie jego cenę. W przypadku kliniki jest to 60 tysięcy, stać nas, bo mamy milion, więc spoko. Ale zobaczcie, koszty utrzymania to jest 105 tysięcy dolarów na miesiąc. Teraz jak przykładacie do drogi dany budynek, to będziecie widzieli jego zasięg. Ja tutaj jakby przy tej głównej drodze chyba co nieco właśnie takich rzeczy pobuduję, bo nie widzę lepszego miejsca na to. Więc akurat tak jak daliśmy handel, tak tutaj myślę, że tą klinikę im wybudujemy. Tu może jakąś szkołę podstawową, zobaczymy. Dlatego też tutaj z drugiej strony nie robiłem żadnych domków, żeby móc właśnie coś tam pobudować. I teraz kolejna różnica w stosunku do jedynki. Jest na przykładzie, ja oczywiście tego teraz nie zrobię, bo jesteśmy jeszcze zbyt mało rozwiniętym miastem, ale zwróćcie proszę uwagę, tutaj macie, jak dany budynek klikacie, taki, który zbudowaliście, typu klinika, szkoła i tak dalej, to dotyczy praktycznie każdego budynku, no może poza parkami, to macie takie coś jak ulepszenia. Jest to bardzo fajna rzecz, zobaczcie, jeżeli macie już rozwijające się miasteczko, i brakuje wam tych karetek, możecie, oczywiście kosztuje to 7 tysięcy miesięcznie, ale 5 karetek macie więcej. Tak samo więcej pacjentów, to po prostu klikacie i rozbudowujecie. Także to też jest taka fajna opcja, moim zdaniem fajnie to zrobili, tutaj jak najbardziej mnie się to, moi drodzy, podoba, jeśli chodzi o to rozwiązanie. I znowu nam tutaj rośnie ta zielona strefa, czyli znowu chcą te zwykłe domki tutaj luksusowe, żeby się wprowadzać, ale zobaczcie, nie wiem nawet jak to się stało, nagrywając wam ten poradnik, już mamy prawie, 360 mieszkańców, także bardzo szybko to zaczęło lecieć. I co tu jeszcze, moi drodzy, tak jak widzicie, może tu wam pokażę na przykładzie, jak ta autostrada jest połączona, nie będę jej burzył, bo autostrad chyba nie mamy jeszcze odblokowanych, więc bym się trochę wkopał, bo autostrada jest gdzieś tutaj chyba. Ale to pokażę wam w następnym odcinku właśnie, jak fajnie te drogi można łączyć, w ogóle jak fajnie można budować autostrady, jakie fajne narzędzie zostało wprowadzone. Bo tych narzędzi tu jest naprawdę bardzo dużo. Ja może, żeby... Żeby, moi drodzy, odcinek miał sens, to jak widzicie, już chyba wbijamy kolejny level. Tutaj jest jakiś... No trudno, będzie trzeba ten handel, z któregoś będziemy musieli zrezygnować, może z tego. Patrzcie, bo odblokowaliśmy te ronda. Pokażę wam, jak się te ronda buduje. Tutaj oczywiście... Jest komunikat nakładające się obiekty i pokazuje wam tą ikonkę, ale to chodzi o obiekty w postaci handlu, czyli klikacie i niestety te obiekty burzycie. O, patrzcie, już mamy. Za każdy kamień milowy oczywiście pieniądze dostajecie, ale to się chyba nic nie zmienia w stosunku do jedynki. Jak budować te ronda? No ja zawsze ze środka staram się przeciągać i to jakoś fajnie wtedy działa. No, można też stąd przeciągać, to już musicie sobie sami zobaczyć, jak wam to rondo się kształtuje, chociaż ja nie widzę wielkiej różnicy. I teraz tak, na pewno tą drogę będzie trzeba przerobić, więc tu ja akurat sobie zrobię, moi drodzy, pauzę.
bo chciałbym już bardzo tutaj te tymczasowe, wiecie, drogi ich pozbyć. Akurat tak spauzowałem, że deszcz nam spauzowało. Widzicie to, moi drodzy, jak nam ładnie deszcz spauzowało? No bo właśnie, tutaj macie też na przykład lato, tak? Tutaj wam pokazuję, jaka jest temperatura, jaka jest pora roku. I tu na pewno będziecie musieli zwrócić, moi drodzy, uwagę na jedną podstawową rzecz, jaką będzie... O, ja zaprzę sobie ze środka ronda. I co też zostało zmienione, zobaczcie proszę. Jeżeli tak klikniemy, to od razu wam się automatycznie robią skrzyżowania. W jedynce tak nie było. Nie, bo w jedynce trzeba było burzyć. No oczywiście, jak widzicie, tu wam pokazuję ten kształt, ale skrzyżowanie jest jak najbardziej działające. I w ten sposób zrobiliśmy sobie rondko. Tylko oczywiście musimy to podłączyć, bo ja tu zaraz pauzę. Dobra, to podjedźmy z tym dalej. Dlaczego taką szeroką drogę? No, żeby już nie przebudowywać, żeby już było, wiecie, konkret, nie? Niektóre rzeczy... O, i zobaczcie, to może na tym wam pokażę, jak można fajnie drogi właśnie szerokie łączyć z wąskimi. Zobaczcie taką sytuację. Załóżmy, że tu byśmy mieli dwie drogi wąskie i chcecie, żeby obie wchodziły w to. Załóżmy, że ta jest jednokierunkowa, ta też jest jednokierunkowa w przeciwny kierunek. To zobaczcie, tą drogę, ja teraz już nie będę robił tego nauku, no bo to tylko chodzi, żeby wam pokazać. Jeśli ja tutaj kliknę na ten pas, bo zobaczcie, mogę dokładnie kliknąć na który pas. I wtedy według tego wam się droga kształtuje. Ja myślę, żebym kliknął na ten pas prawy, będzie ładniej wyglądało, zobaczcie. I wtedy też z tego prawego pasa połączę to. Zobaczcie, same wam się pasy, wszystko wam się samo kształtuje. Żeby było ciekawiej, teraz tego nie możemy zrobić, to będzie na następny odcinek. Jest jakaś forma trafik prezydenta tutaj również wprowadzona, że możecie sterować, że tak powiem, ruchem. Ale tego wam teraz nie mogę pokazać, bo brakuje nam pewnego budynku. Jak kupicie taki budynek służb drogowych, go wybudujecie, to no wtedy będzie wam bardzo fajnie. Zresztą ten budynek służb drogowych jest w ogóle potrzebny później z czasem. Chociażby po to, że jak będzie zima, żeby odśnieżali drogi. Czyli to są tacy drogowcy, którzy też jak są jakieś wypadki czy korki, to reagują. Więc o tym też, moi drodzy, musicie pamiętać. Ale jeszcze na razie na śmieci nie narzekają, więc z tym wysypiskiem jeszcze się wstrzymam, ale już by chcieli szkołę podstawową i jak najbardziej bym im ją dał, tylko... Ja bym myślę, że szkoły to dał tak naprzeciwko w ogóle tutaj. Bo zobaczycie dlaczego. Szkoły potrzebują więcej miejsca. I raczej no, albo tu na razie przy głównej, później będziemy przestawiali. To wiecie co? Podstawówka mniej miejsca potrzebuje, to ją damy dalej. I na razie nic więcej nie budujemy, bo musimy mieć cały czas, zobaczcie, 1500 mamy pieniędzy straty. Oczywiście jak tu klikniecie, to na razie mamy odblokowane takie rzeczy, jak pokazuję wam ile z podatków, ile za opłaty za usługi, no na razie nie zarabiamy jako tako na usługach, docelowo chcielibyśmy prąd sprzedawać, póki co pamiętajcie, że cały czas kupujemy prąd od sąsiada, ale opłaty za elektryczność to nasi tutaj, nasi mieszkańcy płacą i to też jest fajne, tak? Nie było tego na pewno w jedynce, że tu możecie ustalić, o, jest opodatkowanie, zobaczcie, ja na razie go nie będę zmieniał, zostawimy tak jak jest, ale to jest właśnie kolejna karta, która jest bardzo fajną kartą, że możecie dokładnie ustalić, oczywiście w jedynce też tak było, ale tu jest jeszcze mocniej to rozpisane, że w zależności od wykształcenia będzie zależeć podatek, nie? Tak samo w komercji, czyli w handlu, możecie dokładnie ustalić, na co ten podatek ile ma wynosić, że na przykład samochody mają być droższe, czy żywność ma być tańsza, czy że nie wiem, leki mają być tańsze, a na przykład rozrywka ma być droższa, no to już możecie sobie wybierać. Tak samo zobaczcie w przemyśle. Świetne moim zdaniem rozwiązanie i to samo też dotyczy biur, także według mnie świetne rozwiązanie, jeśli chodzi właśnie o wybieranie wysokości podatku dla jakiejś konkretnej dziedziny. No mamy jeszcze usługi, których wam teraz nie pokażę, bo nie mamy jeszcze kamienia milowego odblokowanego. A te usługi to jest też fajna rzecz właśnie dotycząca na przykład tego, ile ludzie za prąd mają płacić. Czyli wy również możecie tutaj ustalić cenę za prąd. Tak jak na początku troszkę nie mogłem się odnaleźć, bo jest tutaj, mówię, dużo różnych nowych opcji.
tak teraz bez problemu jakoś to... Tutaj mamy oczywiście jeszcze tryb podziemny i statystyki miasta, natomiast ja co do statystyk miasta tutaj generalnie nie zaglądam, bo to jakby tak widzę wszystko tutaj, nie? Tutaj sobie możecie kliknąć też na liczbę mieszkańców i zobaczcie, pokazuje wam, ile jest urodzeń, w ogóle jaką macie populację, tak, ile zgonów na miesiąc, ile się wprowadziło, ile się wyprowadziło, bezrobotni, czyli jaki jest procent bezrobocia, miejsca pracy 261, a zatrudnieni 227. Czyli jeszcze chwilę możemy poczekać z miejscami pracy, bo wiecie, żeby nie było, że chociaż jakiś handel moglibyśmy im tutaj, bo my im w sumie handel zabraliśmy, moi drodzy, przez to, że budowaliśmy te rondko. Także myślę, że jakiś handel możemy im tu dodać. Ja myślę, że tu na wjeździe do miasta taki duży możemy dać. O. I tutaj przy... na 4 kratki, na 3 kratki, no. Tu przy klinice też może damy taki większy albo taki średniawy. O. Także tu możecie sobie dowolnie ustalać, na ile kratek chcecie to zaznaczać daną strefę. Ja mówię, robię to, jakby ktoś pytał, w jaki sposób, to normalnie macie takie wypełnienie i wtedy wam się robi tak, no ale wiadomo, nie chciałbym tu przy głównej drodze, to ja wolę sobie, możecie jeszcze oczywiście pędzelkiem sobie malować, ale mi wygodniej jest zdecydowanie tym kwadracikiem i wtedy sobie zaznaczam. No tu strefy mieszkalne, te o niskim zagęszczeniu, no raczej póki co zaznaczam, jak widzicie, na full, na wszystkie kwadraciki. Tylko też, jak widzicie, bardzo szybko nam te strefy mieszkalne uciekają. Co na pewno tu jeszcze by się przydało, to jeszcze jakiś przemysł i cały czas widzicie, o, jak pięknie nam się drogi budują, że macie to w jakiś tam sposób no zaznaczone. No w tej chwili też nie mamy, widzicie, no jakiegoś dużego pola manewru, jeśli chodzi o no tutaj o akcje, ale pokażę wam jeszcze dwie rzeczy w tym poradniku i myślę, że to będzie na pierwszy odcinek ok. Pierwsza rzecz to jest właśnie strefa. No załóżmy, wiadomo, że przy głównej drodze nie będziemy strefy przemysłowej na wjeździe do miasta robili, chociaż jest wiele takich stref pewnie w realnych miastach w Polsce, gdzie wjeżdżamy przez strefę przemysłową, ale u nas tego nie chcemy w cityskach. Natomiast załóżmy, tu macie ten handel, tak? I ja teraz jakby, no... musiałbym wam pokazać, ale no dobra, niech będzie, niech stracę, dla widza. Zobaczcie, załóżmy, tu mamy strefę handlową, tak? No niestety, już się budują. I załóżmy, że chcecie tą strefę zmienić, to wystarczy, że przelecicie i się ta strefa wam sama zmieniła. Oczywiście, jak zaznaczycie prawym przyciskiem myszy, to całkowicie kasujecie strefę. Czyli tak jak było w jedynce, bo w jedynce się prawym jak najbardziej kasowało, ale w jedynce się prawym zmieniało strefę. To jest troszkę, trzeba na to uważać, bo czasem za daleko zajedziecie i się od razu ta strefa automatycznie wam, no powiedzmy, zmienia. I jest to troszeczkę takie, no może być to troszeczkę uciążliwe, o, tak powiem, że zupełnie możecie narobić szkód, no niechcąco możecie narobić bardzo, bardzo dużo szkód, więc musicie na to po prostu uważać. Druga rzecz, no to już jest może moment na wybudowanie tego wysypiska śmieci. Ja bym go mimo wszystko gdzieś tam w kącie na razie dał. Tutaj ta rzeka płynie w tę stronę, nie chcemy tej wody zanieczyścić, ale też sprawdźmy sobie właśnie zanieczyszczenie wody. No na szczęście, jak widzicie, te ścieki tylko tutaj robią smród i dalej nie płyną, także nie ma problemu. Tu mamy jak najbardziej dobrą wodę. No to no gdzieś to wysypisko musi być i nie chciałbym, tutaj też oczywiście nie chcę do rzeki podchodzić z tym przemysłem, chcę w ogóle ten przemysł później gdzieś tam, dobra, tutaj sobie zrobimy, słuchajcie, bo ja wam chcę pokazać, o co mi chodzi. O, przy autostradzie tutaj, fakt, że ona jest podziemna, więc to nam tak naprawdę niewiele zmienia, ale dobra, na razie ono będzie małe, to wysypisko będzie małe, no to... Tym bardziej, że nie wiemy na razie, jakie surowce naturalne. I zobaczcie, o co chodzi z wysypiskiem śmieci. Budujecie wysypisko śmieci. A, bo ono jest takie wielkie. Dobra, kurde. Niedobrze. Niedobrze, 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 niedobrze. No nie mamy wyjścia, trzeba wysypisko zbudować. Dobra, no to co będziemy? No to tak zrobimy. Zobaczcie, budujecie sobie wysypisko śmieci.
No niech będzie na maksa, na full. I teraz jest takie coś, ja zawsze tu prawym przyciskiem klikam, bo to jest dosyć takie... Na początku jest to ciężko ustawić, ale później zobaczcie, klikacie to wysypisko. Oczywiście nie, nic nie dodajemy, ale tu jest takie narzędzie do stosowania wysypiska. Ono dotyczy oczywiście też przemysłu specjalistycznego. Zobaczcie, macie takie kółeczko, przenosicie tu, przeciągacie i możecie w ten sposób dostosować sobie rozmiar tego wysypiska. Tu na przykład nam się stworzy kolejne kółeczko i załóżmy, że taki kształt. No wiadomo, no tu już chyba za bardzo nie... I jak będę klikał w miejscach między dwoma kółeczkami, to nam się kolejne kółeczko tam stworzy w tym miejscu, nie? Także tutaj wam chciałem to pokazać, że o, akurat nam się udało do granicy tej. Także tu możecie dowolnie klikać, no nie wiem, jakbym na przykład tu kliknął, to nam się kolejne stworzy i tak kolejne. Ale do tego będzie, to będziemy jeszcze ten temat bardziej w odpowiednim momencie wgłębiali. Zastanawiam się, czy w ogóle tego wysypiska tak tu nie podłączyć od razu jakoś. Na razie tak, zobaczę, co tu jeszcze zrobię. Na razie tak, żeby po prostu sobie było, żeby już te śmieciarki jeździły. Jakieś wyjeżdżają, nie wiemy, bo pewnie jeszcze pracowników nie mamy. I tu oczywiście w wysypisku śmieci również macie takie coś jak, że przetwarza odpady. Okej, ja bym to kliknął, bo jeszcze nas na to stać, ale już 30 tysięcy miesięcznie. Także widzicie, to nie jest tak, nie róbcie takich ulepszeń na samym początku, bo no 30 tysięcy miesięcznie to jest bardzo, bardzo duży wydatek, tak? I pójdziecie z torbami, jak to się mówi. I jak widzicie, wszystkie ruchy, które ja w tej chwili robię, są takie bardzo, bardzo ostrożnymi ruchami, takie bardzo, no bym powiedział, delikatne. No, podoba mi się, słuchajcie, te domki i raczej nie chciałbym budować im mniejszej strefy. Powiem szczerze, że bardzo mi się podoba, jak te domki mają jednak większe ogrody, jest dużo zieleni. Zobaczcie, jak to fajnie, fajnie wygląda, jakieś huśdawki, coś. Także raczej będę na sześć kratek im budował te strefy mieszkalne i myślę, że to zrobię. Coś jeszcze mógłbym wam tutaj pokazać na ten odcinek oczywiście. Zobaczcie, przeciągamy sobie ładnie. Tu możecie oczywiście te procenty sobie dostosować. No tu nam coś najdzie, ale jest równo. I tu właśnie w takiej sytuacji możecie się zastanowić, czy chcecie, jak chcecie to wizualnie. No bo tak, tu wiadomo, drzewka można posadzić. Ja dlatego też te dwie kratki odstępu zostawiłem, żeby po pierwsze posadzić drzewka, a po drugie może i nawet jakąś ścieżkę dla pieszych zrobić w przyszłości. Tutaj, jeżeli na przykład takie coś wam się nie podoba, że to tak nachodzi, no to musicie się zastanowić, czy dla was jakby kształt drogi ma znaczenie, czy co. No ja też nie powiem, że zawsze w 100% wiecie, nie robię wszystkiego zawsze pod jakimś tam kątem prostym. Czasem robię, dobra, to można pokasować, bo po co skrzyżowania. O, tutaj tak samo. Jakby wiecie, no nie robię zawsze wszystkiego pod kątem prostym, bo to wiecie, no w świecie realnym też nie mamy miasta, które jest w 100% pod kątem prostym. Ale to już musicie sami wiedzieć. No mi to akurat nie przeszkadza, że tam tak troszkę się zrobiło feralnie. Zawsze możemy tutaj jakiś park wybudować i to się, wiecie, ładnie nam się zamaskuje. No i myślę, że no z takich totalnych podstaw to jest to, co tutaj wam pokazałem, bo tutaj z równaniem terenu na razie nie mieliśmy za bardzo co równać, jak zamieniać strefy, jak budować ronda, w ogóle jak budować drogi, jak zacząć ten pierwszy moment, to wam pokazałem. Co tu jeszcze? Cały czas, o widzicie. Tutaj musicie też się zastanawiać, co jest dla was jakby priorytetem, tak? Zaawansowane służby drogowe, one są dosyć istotne z czasem. Ale musicie też, o, zobaczcie, dostępne punkty rozwoju, mam dwa, to kosztuje jeden, no to tu muszę się mocno zastanawiać. No wiadomo, że nie będę na razie uniwersytetu odblokowywał. Szkoły pomaturalnej też nie, bo nawet jeszcze liceum nie wybudowałem. Spalarnia odpadów jest dość droga raczej z tego, co pamiętam, w obsłudze, ale też daje prąd. No właśnie, będziemy musieli na pewno, moi drodzy, pierwszą rzecz, o, jeszcze szpitala nawet nie wybudowali, znaczy cmentarza nie wybudowaliśmy. Swoją drogą. Stacja zasilania awaryjnego też fajna rzecz, chociaż droga, ale sprawia, że nie ma problemu z prądem w mieście. Także powiem wam, moi drodzy, na razie chyba nie będziemy tutaj, poczekamy sobie z tymi punktami rozwoju, bo to też nie ma co tak, wiecie,
zbyt szybko to wydawać, byleby wydać. Natomiast tak, no jeszcze nie mamy dostępnych parków niestety, no ale jakiś cmentarz będzie trzeba wybudować. Ja myślę, że on też gdzieś w tym miejscu by się nadał, może nawet na wjeździe do miasta. Albo tutaj jakąś drogę zrobimy, zobaczymy. Też nie chciałbym za dużo skrzyżowań, wolałbym może odtąd. To może odtąd zrobię drogę i tu będzie cmentarz. Także będziemy musieli chyba ten cmentarz wybudować. Co ciekawe, cmentarz też staje się atrakcją turystyczną. Bo widzicie, tutaj też macie napisane, jak na przykład chcecie ten cmentarz wybudować, to macie napisane plus 3 do samopoczucia, plus 3 rekreacja wewnętrzna. Natomiast koszt utrzymania, no nie oszukujmy się, 155 tysięcy miesięcznie, więc my zawsze te wszystkie koszta, moi drodzy, musimy sobie sprawdzać, jak to tutaj wygląda, czy te podatki zwiększyć, jakie są wpływy. Jeszcze nie mamy usług na razie dostępnych. Tutaj na razie no, dotacje rządowe dostajemy dosyć średnie. Koszt utrzymania usług, jesteśmy miesięczne saldo, 42 tysiące na minusie, więc ja na razie tego cmentarza bym nie budował na pewno. No jak widzicie, nie ma problemów też w mieście, to co będziemy, wiecie, tutaj to jest chyba... A nie, karawan, dobra, czyli ktoś oczekuje na karawan. A, to wiecie co zrobimy? Zrobimy inaczej. Troszeczkę im dokoptujemy strefy handlowej, żeby handelek nam coś niecoś zarobił tutaj. I zrobimy im i to będzie dobry motyw na dzisiejszy odcinek. I teraz tak, ja bym tu nie robił kolejnych jakichś tam skrzyżowań, więc wolę się dopiąć do tego skrzyżowania. Chciałbym to jakoś równo zrobić, akurat tutaj. I chciałbym cmentarz... Nie wiem, może od tym, może to musi być w ogóle jeszcze inaczej. Trochę boję się przy samej wodzie zrobić ten cmentarz, bo... Mam wrażenie, że może zanieczyścić wodę. Nie sprawdzałem, więc nie chcę też błąd wprowadzać. Dobra, to na razie tak zostawimy. I budujemy cmentarz. Na razie oczywiście, o, spory ten cmentarz, spory, ale i tak musimy kawałeczek go... tylko żeby też... Dobra. O, jest, duża wioska, okej. Bo dobra, czyli dostaliśmy kasę, to możemy... To cmentarz generalnie, zobaczcie, ma takie ulepszenia, tylko to też kosztuje 11 tysięcy na miesiąc. Polepsza samopoczucie, czyli taki pomnik czy grobowiec, nie? Takie dwie rzeczy możecie zbudować i to polepsza samopoczucie. W sumie nie wiem, po co tą drogę w tym momencie tu wybudowałem. Coś nam tam się odblokowało, ale jak widzicie, no to jest dosyć takie działanie troszeczkę po omacku, także cierpliwości. Jak widzicie, nie szalejemy tutaj, żeby nie wyjść na zbyt duży minus, tym bardziej, że cmentarz nam na pewno minus sprawił i sami widzicie, że te miesięczne koszty dosyć wzrosły. Jeśli chodzi o edukację, to też jak klikacie na edukację, to wam pokazuje mniej więcej tutaj, które domy są na czerwono, gdzie ludzie nie są do końca doedukowani. I tu macie bardzo fajną rzecz. Zobaczcie, spełniający warunki 86 na szkołę podstawową, a 85 się uczy, no ale pojemność mamy 1000, więc nie musimy się o podstawówkę przez długi czas martwić. Jak widzicie, liceum tylko 9 spełnia warunki, więc nie wiem, czy dla 9 osób na razie warto jest budować liceum. Myślę, że troszkę trzeba poczekać. No, trudno, żeby w miejscowości, która ma niecałe 800 mieszkańców, od razu budować liceum. Wiecie, o co chodzi? No to jednak musi wszystko, trzeba mierzyć siły na zamiary. Także, no, jeśli chodzi jeszcze o budowanie, to tutaj wam może pokażę gdzieś na boku. I z tym będziemy akcentem kończyli. Mówię, tematów jest o wiele więcej i na pewno będę się wami nimi dzielił. Może właśnie na przykładzie tego miasta, bo jak już zacząłem od poradnik dla początkujących, to może tak zrobimy. Załóżmy, że tutaj mamy drogę. To tutaj oczywiście macie jeszcze taką fajną rzecz, jak droga z zakrętami. No i załóżmy, że tutaj sobie idzie droga, to zobaczcie, dojeżdżając, na razie nic nie robię, tylko przeciągam, tak? Pokażę wam linie pomocnicze. Oczywiście wiadomo, że możecie, jak chcecie, krzywy zakręt, to patrzcie. Klikacie raz lewym, pokazuje wam linię pomocniczą, drugi raz klikacie lewym i przeciągacie. I wtedy możecie to przeciągnąć nawet dalej. Zobaczcie, to wam chciałem pokazać. To jest taka też różnica w stosunku do jedynki. Pokażę wam to z bliska. Mamy, tak, już przeciągam. No i teoretycznie mogę tak, ale jeśli stwierdzę, że łuk mi się nie podoba, że chciałbym trochę ładniejszy ten zakręt, na przykład taki, bo taki mi się bardziej podoba, to mogę wjechać dalej w tą drogę, zobaczcie. O, na przykład tak, i klikam lewym
i droga zbudowana. I nie ma, że obiekty na siebie nachodzą. Także to jest bardzo ważne, moim zdaniem, bardzo ważna zmiana. No i pamiętajcie, gdybyście chcieli tą drogę na przykład przerobić na dwupasmową, to wtedy tutaj te takie strzałeczki zastąp musicie kliknąć. I pamiętajcie o tym, że będzie wam pokazywało, o, ja może też to z bliska pokażę. Gdzieś zabierze wam jedną kratkę i wy decydujecie, przeciągacie w prawo, to z prawej strony poszerzacie, przeciągacie w lewo, to przeciągacie z lewej strony. Moim zdaniem bardzo fajna opcja, bardzo ciekawa. Tylko trzeba się tego nauczyć, bo jest to spora różnica w stosunku do jedynki. Jedynką się tylko prawym przyciskiem myszy klikało na drogę, ona była przerabiana. I co też bardzo ciekawe, to jest na początku dosyć upierdliwe, powiem szczerze. Zobaczcie, może na drodze dwupasmowej wam pokażę, bo to na początku bywa upierdliwe. Trzeba się tego nauczyć, bo jest to zupełnie inaczej zrobione niż w jedynce. Zobaczcie, no już wybudowaliście drogę w tę stronę. No i chcielibyście, żeby ta jednokierunkowa droga jednak biegła w drugą stronę. No to oczywiście, bierzecie ten zastąp. No i co teraz? No, klikamy prawym przyciskiem myszy, nic się nie dzieje, bo w jedynce tak było, prawda? Klikałeś prawym i zmieniał się kierunek. A tutaj musisz kliknąć lewym i przeciągnąć. Na początku jest to upierdliwe, na pewno, bo musisz się tego nauczyć, a z drugiej strony jest to praktyczne, bo przeciągasz przez cały czas, chociaż wtedy się prawym przeciągało. Więc tu jest zupełnie odwrotnie to zrobione. Tutaj lewym przyciskiem robisz, trzymasz lewy przycisk, przeciągasz. Jeśli chcesz znowu w drugą stronę, znowu lewy cyk. Widzisz? Trzeba po prostu przeciągać i tak się będą te kierunki zmieniały. Także to jest też na pewno spora różnica w stosunku do City Skylines 1, ale mówię, na początku wydaje się to być upierdliwe, ale z czasem da się tego nauczyć, da się przyzwyczaić. Nie jest to coś, co by jakoś tam, wiecie, rażąco przeszkadzało. Tu jest jeszcze jedno takie fajne narzędzie i ono trochę inaczej działa, to może wam pokażę. Tylko nie wiem, czy ja tutaj mam jakąś możliwość, no może tutaj mi się uda. Zobaczcie, mówię o tym narzędziu. Do tworzenia spadków terenu. W jedynce to było tak, że to tworzyło po prostu taką skarpę. Prawda? Tutaj to narzędzie jest takie, ja nawet na 100% sobie wezmę. Niech będzie taki pędzelek. Załóżmy, że macie, widzicie, no trochę nierówny teren i chcielibyście... To klikacie sobie ten punkt na górze, tylko oczywiście nie możemy granicy, prawym przyciskiem myszy sobie klikacie i załóżmy odtąd, przeciągacie i zobaczcie, co się dzieje. Patrzcie, lewym przyciskiem przytrzymuję i przeciągam. Do czego zmierzam? No teraz tak porobiłem, ciekawe, czy sobie nie popsułem. No dobra, będziemy gładzić. Tworzy wam się, jeżeli chcecie zrobić podjazd do drogi, tu byście chcieli właśnie, żeby droga szła, to zobaczcie, jak fajny się zrobił. Oczywiście ktoś powie, no ale dobra, tu jest jakaś skarpa, no to już musisz sobie wygładzić. No i proszę bardzo, bierzesz gładzenie terenu i... Czyli te dwa narzędzia pomagają ci przy robieniu jakichś fajnych górek, pagórków, jeśli chcesz właśnie drogę tam puścić. No według mnie to jest świetne narzędzie. Świetne narzędzie, tylko trzeba też... No myślę, że zastosowanie tego narzędzia nieraz będziecie mogli zobaczyć, no bo jak tutaj podblokowujemy, pewnie będą jakieś górki, o tu też są jakieś skarpy, to będziemy na pewno z niego korzystali. Czy tutaj coś jeszcze bym chciał zrobić? No myślę, że nie. Myślę, że tą część poradnika w tym momencie zakończę, a będę na tej mapie nagrywał następny odcinek, w którym powiem wam kolejne rzeczy, które gdzieś tam z czasem są dosyć istotne i ważne. Pierwszy jakiś problem nam się pojawił, a brzmi on pewnie zbyt wysoki czynsz. No niech spadają na drzewo, bo czynsz wcale nie jest wysoki. Także sorry, very winę tu nie ma. Nie ma marudzenia mi na czynsz. No, może na koniec odcinka dodamy troszkę stref. Aha, i właśnie, a propos stref. Teraz mi idealnie to widać. I to jest taka fajna różnica odnośnie jedynki. Spójrzcie, proszę. Chcę zaznaczyć strefę mieszkalną. Mówię oczywiście o małym zagęszczeniu, bo tutaj chcę mieć tylko takie domki w przyszłości, też luksusową dzielnicę. Oczywiście wyznaczanie dzielnic będzie odblokowane. No to będziemy to robili. Natomiast... Zobaczcie, jeżeli mam zaznaczoną daną strefę, ona się będzie zmieniała. Nie wiem, czy widzicie, ale no pewnie widzicie, że na przykład ta droga zmienia swój kolor, prawda? Widzicie? Jeżeli kliknę, to jest zielona, a jeśli kliknę, to jest czerwona. O co chodzi? Chodzi o to, że jeśli świeci wam się teren na zielono, to jest idealne miejsce do zamieszkania. Zresztą tu macie napisane. A jeśli ja bym chciał te domki wybudować tu, w związku z tym, że to jest czerwona, droga na czerwono, ci ludzie nie będą chcieli tu mieszkać. Czyli albo będą się wprowadzali, za chwilę będą do rozbiórki te domy, albo będą narzekali, albo w ogóle się nie będą budowali. Zresztą mogę wam to dla
celów poradnika pokazać i nie ma problemu. Zrobię to, o, budują się o dziwo, natomiast myślę, że będzie za chwilę, będą po prostu te domy do rozbiórki, no bo tak jak widzicie, macie na czerwono, oni nie chcą tam mieszkać. Więc wyznaczanie strefy też pokazuje wam, a jeżeli na przykład byśmy chcieli o średnim zagęszczeniu, o, dostaliśmy pierwszą nagrodę, rezydencję Gwiazdy Popu, którą pewnie zaraz gdzieś tam umieścimy, ale to już w następnym odcinku. Na przykładowo tutaj na zielono pali się o średnim zagęszczeniu, no ale to nie różni się w sumie od jedynki, no bo w jedynce tak naprawdę przy głównych drogach takich, czy bardzo blisko przemysłu, no nie budowaliśmy domów, bloków, staraliśmy się jednak, żeby hałasu nie było, bo to jest kwestia hałasu, tak? Także no nie robiliśmy tego, dlatego między innymi tutaj nie wyznaczyłem domków, bo chcę może jakieś parki im pobudować i inne rzeczy, żeby też nie mieli zbyt dużo hałasu od tego handlu, może jakieś drzewka tu posadzimy z czasem, zobaczymy. Jak widzicie, no domki się wybudowały, no mogę zostawić je, żeby w następnym odcinku wam pokazać, co się stanie, ale były na czerwono, więc tu jest raczej bardzo prawdopodobne, że one będą z czasem się burzyły, będą do rozbiórki, czy w ruinie, no są takie różne komunikaty, które często występują i może pozornie się wprowadzili, ale myślę, że będą nie do końca zadowoleni. Właśnie, i tu jest też takie coś, jak klikacie na dany dom, tak, to macie to zadowolenie. Jak na to najedziecie, to zobaczcie, co tutaj nam się pokazuje. Ludzie na przykład, są te punkty, które decydują na zadowolenie. No ci akurat są stabilny zasięg do służby zdrowia, no bo faktycznie służbę zdrowia mamy, dostępność do wypoczynku, no akurat nie mamy parku, więc tutaj troszkę nas za wysoko oceniają. Zobaczcie, dobre służby edukacyjne, o, zadowoleni, tak? I przestronne mieszkanie plus, o, plus 23, czyli rozbudowali mieszkanie, to jeszcze bardziej są zadowoleni. Patrzcie, wzrósł poziom mieszkania, czyli pewnie któryś tutaj z tych mieszkańców poszedł do szkoły. Czyli tutaj dorośli, nastolatki, czyli pewnie któryś z nastolatek poszedł do wykształceni, słabo wykształceni, niewykształceni. No dziecko jest pewno niewykształcone jeszcze, albo poszło właśnie do szkoły podstawowej. Także skoro jest jakiś tutaj nastolatek, to pewnie będzie trzeba niedługo im liceum, moi drodzy, wybudować. No ale mówię, to tak próbnie chciałem wam pokazać. To nic się nie stanie, tak, że macie na czerwono i wy zobaczcie, jakby nic się nie dzieje. Nie dzieje się tragedia, że ja tutaj tą strefę wybudowałem, natomiast oni nie do końca chcą tu mieszkać, bo i tak jak widzicie, te kolory na to wskazują. No to tak jakbyśmy mieli, nie wiem, tutaj w strefie przemysłowej im wybudować, nie? Sami widzicie, no ale to musicie planować po prostu po swojemu, moim odczuciu. Cmentarza na razie nie przerabiamy, ale jak widzicie, cmentarz też ma spory parking. Co fajne, tutaj też zmieniło się z budową parkingów, ale my chyba jeszcze ich nie możemy budować. Nie możemy parkingów, szkoda. A opcja z parkingami też jest tutaj w tej grze bardzo fajna, w dwójce. Ale myślę, że temat właśnie dalszej rozbudowy typu parkingi, dalsze strefy, planowanie i te wszystkie funkcje, które mamy, to myślę, że już skupimy się w następnym odcinku, bo będziemy też elektrownię, myślę, że budowali, to powiem wam, jak to z tym prądem tu wygląda, bo to też jest dosyć dużo nowości, dużo zmian, jeśli chodzi o prąd, o wodę, o połączenia zewnętrzne i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj się będę, moi drodzy, już z wami żegnał. Mam nadzieję, że ten poradnik pomógł ci, doradził ci, co robić, jak robić, czego nie robić. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, czy udostępnisz tą serię na jakiejś grupie, czy znajomemu interesującemu się City Skylines, bo każde takie działanie z twojej strony zawsze mnie motywuje do nagrywania kolejnych poradników, kolejnych odcinków. Także ja tutaj spod szkoły, o, prawie do szkoły wyszliśmy podstawowej, to pani nauczycielka albo pani dyrektor stoi, no troszkę taka dobrze najedzona bym powiedział, a to Tymon, to jest facet, no dobra, okej. Tymon, to może na koniec tej serii Tymona, na Tymon Babiński go nazwiemy, bo wygląda jak baba. Oczywiście z dystansem do wszystkich, jeżeli jest jakiś widz, który faktycznie się Babiński nazywa, to możecie zaproponować oczywiście inne nazwisko do Tymona, tylko ciekawe, czy my go znajdziemy później w tym mieście. Dobra, także spod tej szkoły się z wami żegnam i myślę, że jutro będzie kolejny odcinek właśnie z poradami, co zrobić, jak zacząć, bo jest wiele rzeczy też, które jeszcze są do
omówienia. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.